Cześć, jestem Christian Roman i tworzę scenariusze w Pixar. W tym odcinku pokażę Wam kilka sztuczek, jak skutecznie budować postać. Zaprosiłem też kilka osób z naszego zespołu. Austin Madison pracuje nad scenorysami. Afton Corbin też rysuje scenorysy. Louis Smith, ja również tworzę scenorysy. Ronnie Del Carmen, odpowiadam za historię. Jestem reżyserem, grafikiem i ciągle kręcę nosem, szukając problemów w Pixar. Celem tych zajęć jest pokazanie procesu budowania postaci, zaczynając od bardzo ogólnego zarysu, czy to będzie robot, rybka, czy dziewczynka, aż po złożone postacie, z którymi możemy się utożsamiać. Choćby Wall-E, to nie tylko robocik, to jest osamotniony, ciekawski robot, który ma swoje lęki, myśli i w końcu też uczucia. Albo Nemo, który nie jest zwykłą rybką. To młody chłopak, który chce się wyrwać spod ojcowskiej kurateli, ale po drodze sporo ryzykuje. Albo Merida, młoda księżniczka, inna niż wszystkie. Chodzi swoimi ścieżkami, realizując marzenia na przekór konwenansom i rodzicielskim oczekiwaniom. Ci bohaterowie są w pełni ukształtowani. To znaczy, że poznaliśmy ich na tyle dobrze, że możemy ich sobie wyobrazić właściwie w każdej sytuacji. Ale kształtowanie takiej postaci wcale nie jest proste. Właściwie tworzysz nowe życie, od zera. Ale warto, kiedy spojrzysz na to z perspektywy. Za chwilę pokażemy Wam, jak budujemy nasze postacie w Pixar. Od czego zacząć? Budujemy postacie dwutorowo. Określamy cechy zewnętrzne, kształt, ubrania i ogólny wygląd. A potem dużo ciekawsze, cechy charakteru. Niepewny siebie? Odważny? Zazdrosny? Zaczynam od takiej pierwszej rozmowy, kiedy kogoś poznaję i wtedy myślę sobie, co taki bohater lubi robić, w co wierzy, co mu sprawia frajdę, czego nie znosi. Ja chyba pracuję nad ich wyglądem w pierwszej kolejności. No wiesz, co noszą, jaką mogą mieć fryzurę i to na dobrą sprawę odzwierciedla to, jakimi są postaciami. Jednym z moich ulubionych bohaterów filmów Pixara jest Syndrom. Jeśli spojrzysz na niego pierwszy raz, sprawia wrażenie superbohatera. Ma swój kostium, pelerynę i ten płomienny fryz na głowie. Ale w głębi duszy jest do szpiku zły i na dobrą sprawę chce zlikwidować wszystkich supersów. I to jest jakaś sprzeczność, bo jest zarówno bardzo wszechstronny, i bardzo prawdziwy. Postacie muszą powstawać na bazie autentycznych ludzkich emocji i doświadczeń. Ale to wcale nie znaczy, że każda postać musi być tobą, bo przecież możesz wzorować się na znajomych czy czerpać inspiracje z rzeczy, które znasz. Posłuchaj tego wewnętrznego chochlika, jak mówi: o, to brzmi dokładnie jak twoja matka, słyszysz? Albo zupełnie jak mój kumpel z liceum, albo mój młodszy brat robił to samo w dzieciństwie. Bo najłatwiej nam szukać inspiracji wokół siebie, w rodzinie, wśród przyjaciół, kiedy chcemy zbudować nową postać. Ludzie są tak różnorodni, a my szukamy czegoś wyjątkowego, nie do podrobienia i korzystanie z tego w pracy bardzo mnie cieszy i pomaga mi budować postać. Kiedy pracowałem nad Odlotem, nadzorowałem scenariusz. I czasem czuję, jakby podróż Karla była trochę moją. Wtedy mój ojciec chorował, a jego głowa była całkiem siwa. Kiedy dociera wreszcie do Gór Tepui, Karl musi być sam w swoim domu, z rozrzewnieniem wspominając swoje życie z Ellie. Robi to w milczeniu. Kiedy rysowałem scenariusz na tym etapie, mój ojciec był już w szpitalu i nie był w stanie mówić. A jedynym sposobem porozumienia i komunikacji były jego oczy i uśmiech oraz wyraz twarzy. I to ogromnie mi pomogło uchwycić te momenty w scenorysie, kiedy Karl w milczeniu wspomina swoje życie z Ellie. I bez słów doskonale rozumiemy te emocje, te uczucia, które mu towarzyszą. Gdyby nie moje osobiste przeżycia i choroba mojego ojca, nie byłbym w stanie dobrze oddać tej chwili w filmie i na rysunkach. I powiedziałem mu nawet: tato, rysuję cię jako Karla. Zrozumienie bohatera, określenie charakteru i wyglądu pozwoli ci dotrzeć do jego prawdziwych pragnień, które go motywują w czasie tej podróży. W pierwszym ćwiczeniu będziesz mógł popracować nad spójnością wyglądu z cechami charakteru. Co ważne, im więcej wiesz o swojej postaci, tym bardziej wiarygodnie ją zbudujesz.